Zbigniew Witaszek dzisiaj w domu księdza Gryciuka w Tłuszczu. Przypomnę, że w czterech powiatach, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim i Warszawa Zachód, jest bardzo ciekawa konkurencja wyborcza do Senatu. Do Senatu właśnie kandyduje pan Zbigniew Witaszek. Nasza wizyta tutaj będzie na pewno śledzona przez mieszkańców tej miejscowości. W Tłuszczu, proszę powiedzieć, proszę księdza, co się dzieje w Tłuszczu, jeżeli chodzi o ludzi, o ich przekonania, czego sobie życzą i czego chcą? No, nie mogę powiedzieć, bo za bardzo teraz w tym środowisku nie tkwię, ja mieszkam tu, ale nie tkwię. Dlaczego oni tam chcą, to ja nie bardzo tam wiem, ale na pewno większość z nich będzie popierało, chyba myślę, że Prawo i Sprawiedliwość. Choć odłam lewicowy jest dość silny. A inne partie są marne, mniej tu znane, bo tutaj nie ma jakiejś tam specjalnej akcji. Ani nie było, ani nie ma. A ja myślę, że nie opcja polityczna jest ważna. Ważne jest to, kto będzie próbował pomóc tym ludziom. A na czym będzie polegała pomoc? Po to, żeby mieli pracę i żeby mieli godziwe życie. Żeby ich nie wykorzystywano, żeby nie zatrudniano ich na umowy śmieciowe, żeby mogli sobie spokojnie żyć. Bo jeżeli człowiek jest najedzony, ma własną kąt, to wtedy i inne kłopoty się idą w kąt, jak to się mówi. No, z pracą tu jest niełatwo. Więc ja tak myślę, że to jest jeden z najważniejszych. No właśnie, byliśmy przed chwilą na dworcu w Tłuszczu. Obserwowaliśmy z kładki nad torami, która łączy obie strony Tłuszcza. Obserwowaliśmy, jak jeżdżą pociągi. No właśnie, jest taki problem, który powraca. Wielu wytyka, że Polska Partia Pracy, która wystawia pana Witaszka, jest partią lewicową i używany jest argument, który zawsze jest używany przeciwko przeciwnikom politycznym, że ten, kto ma coś wspólnego z lewicą, jest proaborcyjny. Tak się składa, że ja byłem w kilku partiach, które głośno krzyczały przeciwko usuwaniu ciąży, a potem się okazywało, że popierały rządy, które zmuszały ekonomicznie Polaków do antykoncepcji, do emigracji, do rozbijania rodzin i do tego, czemu oficjalnie te partie zaprzeczały. Czy taką osobą, która mówi o gospodarce, o zabezpieczeniu potrzeb ekonomicznych, będzie senator Witaszek? No ja bym chciał, bo uważam, że to jest podstawa. Własny dom, praca, godne życie, to jest to, gdzie rodzina wtedy stanowi pierwszoplanową postać. A jeżeli będzie tak, że ludzie nie mają pracy, to wtedy zaczynają się kłopociki i psychiczne, i fizyczne. Także ja na pewno całe życie zatrudniałem ludzi, dawałem ludziom pracę i starałem się jakoś godnie zapłacić. Nie można za wiele zapłacić na dzień dzisiejszy, ale przynajmniej, żeby mieli za co żyć. Jest to dużo biednych ludzi, biednych i trudniących się czarną pracą, bo inaczej nie można gdzieś tam w jakichś zarobkach, ale jak ktoś przyjdzie taki do gospodarz, a się teraz władze się zmieniły, który jakoś to też mądrze kieruje, to myślę, że będzie to jakiś plus. Ja myślę, że troszkę więcej gospodarki, jeszcze raz gospodarki. Ja jestem takim trochę, może powiedziałbym, jestem na listach Polskiej Partii Pracy, ale uważam się za narodowca. Uważam, że my za dużo majątku żeśmy wyprzedali za bezcen. I przez to jesteśmy biedni. Ja nawet w swoim tym programie mówię, że jako kandydat do Senatu będę bronił, jeżeli cokolwiek chcemy sprzedać, to musi być to oszacowane i zapłata za to powinna być godziwa, a nie tak, jak się kiedyś sprzedawało banki z przebitką 1100%.
czyli oddawaliśmy w zasadzie swoje krwiobieg, oddaliśmy zagranicznym firmom kupę pieniędzy. I oni to wywożą, przez to żeśmy zbiednieli. Nasz majątek narodowy został sprzedany za grosze. A jakie, przepraszam, będą dalsze kroki? Jeżeli pan zostanie liderem tego, co wykluje się na gruzach bandy Czworga, tego, co, na co Polacy liczą, zostanie pan liderem, być może nawet prezesem, co będzie pan robił w przyszłości, gdyby narodowcy przejęli władzę? No, będę z nimi współpracował. Oczywiście, że będę współpracował, dlatego że przecież wycena majątku, nie znam tego pana profesora Poznańskiego, na którego żeśmy się tam kiedyś w dawnych latach powoływali, że została sprzedana w granicach 15% wartości. Banki sprzedane zostały za roczny zysk, czy nawet dwuletni zysk. W tej chwili przy takiej biedzie, jak podają oficjalne dane, jeden z banków w granicach powiedzmy jednego roku zarabia 3 do 4 miliardów złotych. A my, po co my sprzedajemy coś, co znosi złote jaja? Złota kura znosi jaja, a my się tego pozbywamy. Jak długo jeszcze, ile jeszcze mamy tych? KGHM podobno w tym roku ma przynieść 10 miliardów złotych zysku. Po co my chcemy sprzedawać KGHM? Po co chcemy sprzedawać bank? Polski znaczy, no, bank. Chyba nie my chcemy, ale właśnie ci z tak zwanej. No my w sensie władzy, w sensie, bo na pewno nie ja. Ja jak byłem w Sejmie, byłem w Komisji Skarbu, w większości głosowałem, namawiano nas na różnego rodzaju końcówki, resztówki, gdzie państwo do tego dokładało. Ale nigdy nie głosowałem za tym, żeby posprzedawać takie firmy jak KGHM, jak banki, prawda, jak nawet Stołen, o który żeśmy mieli wojnę wielką. Przecież co my, zdystrybuować nie potrafimy energii elektrycznej, żeby oni na tym zarabiali? Teraz mamy przykłady tego specu, nie specu w Warszawie, znów sprzedają za grosze. W końcu nie będzie nic naszego, a pieniądze wyjadą na ten. Żeby jeszcze banki, ja tu się zgadzam z PiS-em, oni mają jeden z dobrych projektów, to jest te opodatkowanie banków. Bo przecież to wyjeżdża za granicę, bo gdyby ono poszło na nas, to by były właśnie na podwyżki emerytur, prawda, płac. Tutaj ksiądz się uśmiecha, bo też jest księdzem emerytem. No i proszę księdza, mu się. Te krzepiące słowa padają w księdza domu, w domu księdza Grysiuka w Tłuszczu. Co optymistycznego polski kapłan może powiedzieć dzisiaj wyborcom w roku 2011? Ja tylko się cieszę, że pan senator mówi, że to posprzedawano, bo to samo stało się w Tłuszczu. Pierwszy burmistrz właśnie Solidarności wysprzedał wszystkie tutaj zakłady i właściwie ludzie stracili całą pracę. Tu nie ma ani gdzie żadnego zaczepienia do pracy, więc jeżeli ktoś taki tam będzie